24 lutego 2022 roku o godzinie 3:45 rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Pierwsza pełnoskalowa wojna w naszej części Europy od 1945 roku. I w pierwszą rocznicę tego wydarzenia, w trakcie cały czas trwającej wojny, proszę Państwa o poświęcenie kilku minut uwagi na rozmowę z gościem wyjątkowym, Grzegorzem Kuczyńskim, ekspertem do spraw wschodnich, którego serdecznie witam. Witam, dzień dobry. Panie Grzegorzu, gdzie Pana została informacja o wybuchu wojny sprzed roku? No, w pracy w pewnym sensie oczywiście. To pamiętam, że już bardzo wcześnie rano ruszyliśmy z programem. Ja wtedy pracowałem w TVP World. No i od samego rana też pamiętam komentarze. Jeden z pierwszych około godziny 7 rano, chyba to był trzeci program Polskiego Radia, więc że tak powiem, ten dzień był intensywny od samego rana. Natomiast no, oczywiście nie był żadnym zaskoczeniem, bo tak naprawdę już od kilku wcześniejszych dni ta wojna wisiała w powietrzu. A punkty zwrotne, gdybyśmy mieli wyznaczyć w tej wojnie, to poza odepchnięciem Rosjan od Kijowa, na które wydarzenia by pan wskazał z perspektywy tego roku? Znaczy nawet na takie wydarzenie wcześniejsze niż odepchnięcie Rosjan spod Kijowa. Wydaje mi się, że bardzo ważnym momentem była decyzja Wołodymyra Zełenskiego i całego kierownictwa państwa, aby pozostać w Kijowie. Nawet w tak trudnym momencie, kiedy no, dywersanci rosyjscy zaczęli już krążyć po ulicach ukraińskiej stolicy. To był bardzo ważny sygnał dla społeczeństwa ukraińskiego. To było bardzo ważne dla prowadzenia skutecznie wojny obronnej. No i po trzecie, to był bardzo ważny sygnał wysłany Zachodowi. A jaki jest stan gry na dzisiaj, po 365 dniach tego konfliktu? Można mówić o swego rodzaju klinczu. Widać, że Rosjanie nie są w stanie osiągnąć swojego celu. Nawet nie mówię o tych wszystkich celach, które wymieniał Putin rok temu, czyli właściwie podboju całej Ukrainy, ale nawet Rosjanie nie są w stanie osiągnąć, no, uzyskać takiego celu minimum, powiedzmy, jak okupacja całego Donbasu. Z drugiej strony Ukraina no, nie ma sił. Przede wszystkim mówimy tutaj o sprzęcie, uzbrojeniu, aby wypchnąć Rosjan ze swojego terytorium, bo niestety te dostawy pomocy zachodniej są, no ciągle są spóźnione i ciągle są niewystarczające. Jest szansa, że to się zmieni po wizycie prezydenta Joe Bidena, który już nie tylko swoim autorytetem, ale wręcz swoją osobą zagwarantował zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w tę wojnę do jej szczęśliwego, oczekiwanego przez Zachód i przez Ukrainę końca. Znaczy, no ja bym jednak nie wiązał z tą wizytą takiej nadziei, że dojdzie do jakiegoś przełomu w najbliższym czasie na froncie. Natomiast, co ważniejsze, no to jest deklaracja poparcia dla Ukrainy, taka twardego stania po stronie wolności, po stronie demokracji przez Stany Zjednoczone, przez cały Zachód, niezależnie od tego, jak długo ta wojna będzie trwała. I to pokazuje, że no możemy oczekiwać naprawdę jeszcze wielu miesięcy konfliktu, ale co ważne, Ukraina będzie mogła ciągle liczyć na pomoc Zachodu, między innymi Polski. Mamy potwierdzenie dzisiaj, że polskie czołgi Leopard, pierwsze czołgi z naszego kraju, już trafiły na Ukrainę. Być może to będzie taki impuls, który spowoduje większą mobilizację również po stronie reszty naszych zachodnich sojuszników. No ja przypomnę, że pod różnymi wieloma względami to Polska była liderem. To przykład Polski powodował, że również inne kraje zachodnie dostarczały różnego rodzaju uzbrojenie Ukrainie. Wspomnę chociażby o tych pierwszych setkach czołgów T-72 czy o krabach dostarczanych Ukrainie. No też teraz dyskutujemy o Leopardach, o Abramsach, ale też no, nie zapominajmy o dostarczeniu też dużej partii czołgów chociażby Twardy, które są właściwie z marszu, ukraińskie załogi mogą z nich korzystać, bo jeśli chodzi o Leopardy, o Abrams, o Challengery, to jednak trochę zajmie czasu, zanim no, Ukraińcy nauczą się używać tego sprzętu również w takim większym szyku. Polska rzeczywiście tutaj jest na pierwszej linii pomocy Ukrainie. Jak w związku z tym strategicznie patrząc zmieniła się pozycja naszego kraju? Czy my coś realnie w takiej realpolitik wygrywamy, czy jesteśmy tylko i aż supermocarstwem humanitarnym, jak to określił Mark Brzeziński, ambasador USA, podczas właśnie wspomnianej przeze mnie wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych?
Nie, no oczywiście, że status Polski jest no, nieporównywalnie wyższy, pozycja Polski, wpływy Polski są nieporównywalnie większe niż to było rok temu. Po pierwsze oczywiście to, co ważne, to jest strategiczny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, też z Wielką Brytanią. No, po drugie wzmocnienie pozycji wewnątrz NATO, ale też wzmocnienie pozycji względem chociażby Niemiec, Francji i innych krajów NATO, Unii Europejskiej, które były sceptycznie nastawione do pomocy Ukrainie, sceptycznie nastawione do sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, za to bardzo chętne do współpracy z Rosją. Więc to są niewątpliwie duże przewagi Polski. No i przede wszystkim też to, jak Polska teraz jest postrzegana przez Ukraińców, jak jest postrzegana na Ukrainie. I jakie też już konkretne z tego no, profity też w przyszłości mogą do Polski popłynąć. A czy ta zmiana świadomościowa to jest również zmiana trwała na zachodzie Europy? To, że rzeczywiście myśmy pokazali przywództwo względem Niemiec i Francji wobec tego konfliktu na Ukrainie, to nie ulega wątpliwości. Pytanie, na ile jest to zrozumiałe na zachodzie i na ile to zmieni naszą pozycję choćby wewnątrz Unii Europejskiej? Czy no zmieni pozycję wewnątrz Unii Europejskiej, ponieważ, no, że tak powiem, potencjał Polski teraz polityczny, militarny, gospodarczy jest naprawdę bardzo duży. Jesteśmy jednym z liderów Unii Europejskiej, niezależnie od losów tej wojny, niezależnie od tego, że niestety tego się obawiam. Po zakończeniu wojny takie kraje jak Niemcy czy Francja będą znowu chciały wracać do robienia interesów z Rosją. To jednak te zyski, które przyniósł ostatni rok pozycji Polski, no większość z nich zostanie utrzymana, niezależnie od ostatecznego wyniku tego konfliktu, a ostateczny wynik, no moim zdaniem, to będzie jednak przegrana Rosji. No dobrze, czyli jaki jest ten cel strategiczny? Jak, na czym ta przegrana Rosji, pańskim zdaniem, miałaby polegać? Taki punkt, do którego należałoby dążyć, gdybyśmy go mieli zdefiniować, jak on by był zarysowany? Znaczy, no dwie rzeczy. Po pierwsze oczywiście odzyskanie przez Ukrainę wszystkich okupowanych przez Rosję terytoriów, czyli tutaj mamy ten kwestię relacji ukraińsko-rosyjskich. Po drugie jednak... Wszystkich, czyli rozumiem, że również Krymu, tak? Oczywiście, Krymu i tej części Donbasu okupowanej od 2014 roku, ale też rezygnacja przez Rosję z takich agresywnych, imperialnych planów, ambicji w innych częściach świata, odpuszczenie sobie Białorusi, wycofanie się z Naddniestrza, wycofanie się też z okupowanych terytoriów gruzińskich, no a przede wszystkim zmiana reżimu w Moskwie, bo bez tego, nawet po ewentualnym, dość, powiedzmy, nad szybkim zwycięstwie militarnym teraz nad Rosją, no to za 5, za 10 lat Rosja znów będzie próbowała atakować swoich sąsiadów. Jedynie głębokie przemiany w samej Rosji, i nie chodzi mi tylko o wymianę Putina na jakiegoś innego rosyjskiego polityka, ale chodzi też o przemianę w świadomości rosyjskiej. Krótko mówiąc, no, przeprowadzenie w Rosji czegoś takiego, jak przeprowadzono w zachodnich Niemczech po 1945 roku. A gdy pan... Denazyfikacji putinowskiej Rosji. Tak, oczywiście. Gdy pan patrzy swym analitycznym umysłem w przyszłość, to co pan widzi 24 lutego 2024 roku, za rok od dnia, w którym rozmawiamy? Czy widzę ciągle wojnę, ale już w takiej fazie bardziej zamrożonej, wojny pozycyjnej, po roku bardzo ciężkich walk, zwłaszcza teraz wiosną i latem tego roku. Widzę ciągłą pomoc Zachodu dla Ukrainy, aczkolwiek niewykluczone, że nieco mniejszą ze strony niektórych państw Europy Zachodniej. Natomiast po stronie Rosji widzę ciągle jednak determinację, żeby z Ukrainą walczyć, ponieważ Władimir Putin doskonale wie, że jeśli uzna swoją porażkę, to będzie początek jego końca. To ile pańskim zdaniem czasu trzeba na osiągnięcie owego celu strategicznego, który pan tak szeroko przed chwilą zarysował, i czy armii ukraińskiej wystarczy wytrzymałości, czysto ludzkiej wytrzymałości, żeby temu celowi sprostać? Czy zacznę od końca, jeśli będzie więcej tej broni zachodniej dostarczanej Ukraińcom, będą szkoleni, to tutaj nie widzę problemu, bo mimo wszystko też potencjał, zasoby ludzkie na Ukrainie, rezerwy, potencjalne rezerwy są też bardzo duże. Natomiast no, myślę, że to jest półtora roku do dwóch i pół roku, bo tu będzie dużo zależało od rozwoju sytuacji jednak w samej Rosji, też mam na myśli chociażby sytuację gospodarczą.
I cóż, możemy skwentować to w ten sposób, że każdy miesiąc krócej poniżej tych 2,5 roku, które pan przed chwilą wymienił, to będzie sukces. Czekamy na jak najszybsze zakończenie tej wojny, ale przede wszystkim zakończenie pomyślne dla Ukrainy i naszej części Europy, dla wolnego świata. Gościem rozmowy Dnia Ekstra był Grzegorz Kuczyński, ekspert do spraw wschodnich. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę, kłaniam się i do zobaczenia.